Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszej kampanii Liu Beiem w Three Kingdoms Total War. Ostatnio zniszczyliśmy ostatecznie naszego przeciwnika tutaj na północy, przejmując jego stolicę oraz wszystkie ziemie. I w tej chwili rozpoczęliśmy marsz na zachód, który powinien ostatecznie zakończyć tą wojnę. No, nasza siła w dużej mierze opiera się na sojuszu z Sunce, który na chwilę obecną okazał się bardzo lojalnym sojusznikiem. Nie sprawiał nam trudności, tak byśmy to nazwali. Ach, no ten dziadyga tu próbuje uciec przed nami, trudno. Ale no, przy tej przewadze liczebnej, jaką mamy w tej chwili, to nie sądzę, żebyśmy tu mieli mieć jakiekolwiek problemy. Następny z naszych dzieciaków osiągają pełnoletność, bardzo dobrze. I wszystkie armie przekraczają granice. Okej, ta armia powinna się troszkę jeszcze podleczyć, jak najbardziej. Wow, ale pochód, po prostu zmiażdżymy ich. No tu niestety się zasadzka nie udała, ponowimy ją wobec tego. No a Lubu go jednak dorwie. Czyli tutaj mamy egzekucję praktycznie. Jakiś opór stawili nawet. Ale mamy ładne itemki. Ciekawe, czy ktoś się przyłączy. Niestety nikt. Trudno, ale armia idzie do piachu. Bardzo dobrze. Co to za itemki? Te, co mamy? Gdzie ja tu... Okej, to chciałem tu sprawdzić. A nic specjalnego. Czyli no teraz to powinno iść szybko. Jedyne, co to będzie nam zajmowało czas, to budowanie, no bo buduje się dużo i to się raczej nie zmieni. Będziemy stale budować, budować i jeszcze raz budować. Ale przy tych dochodach to nie jest już problem. Praktycznie ile by nie trzeba było zainwestować, to jesteśmy to w stanie zrobić. A, i to jest nasza, znaczy nasza. Zakładam, że to będzie nasza przyszła stolica. Chcę tutaj ją przenieść na tereny, gdzie była dawna stolica Chin. No, ale no właśnie, teraz nabałaganiłem trochę. Sam sobie, bo nie budowałem po kolei wszędzie i nie wiem gdzie teraz. No właśnie, właśnie, właśnie. To się nazywa zrobienie sobie bałaganu. Dobra. Ale nie chcę tam tu tracić za dużo czasu, więc zostawmy tak. Miejmy nadzieję, że jest w miarę dobrze. I w sumie... No 25 tysięcy, stać nas, dobra. W tej chwili nasza stolica jest tutaj w mieście, które było pierwotną stolicą Chin od praktycznie zawsze. Zostało co prawda spalone przez Dong Zuo i później no dość wolno się odbudowywało, ale... I pięknie. Mamy zasadzkę i tutaj w dwie armie niszczymy. Trzymając ten front w tym oto miejscu. Myślę, że dzisiaj chyba wszystkie bitwy prawie będziemy toczyć na auto. Nie widzę tutaj możliwości, żeby nagle pojawiły się jakieś siły, które no, stanowiłyby poważne zagrożenie. No och, wysłał armię, nie wiem po co. Chyba, żeby tylko ją stracić, ponieważ
to, co tam mamy, to po prostu nawet się nie zatrzyma na nich. To nie to, że ich nie podbije, ale nawet się nie zatrzyma. Okej, no niektórzy nam tutaj giną, niestety. Zdarza się. Mamy problemy z zaopatrzeniem. To jest niesympatyczne akurat. Ale idziemy sobie tutaj dużą ekipą. Wow, po prostu jak pochód, oh my god, ale tego ciągniemy. No właśnie, naprawdę teraz budowanie to stanowi 90% naszych działalności w takiej sytuacji. No ale lubię mieć mocną gospodarkę, nie lubię to tak niczego robić na odwal się. Okej, i to wszystko. Przynajmniej tym razem nasza tura budowania nie była jakaś niesamowicie długa. Gdzie jest... Co chcemy zrobić z naszym najlepszym dowódcą? Na razie może niech tu zostanie przez jakiś czas. Nie jestem przekonany... O, coś... Nowa zbroja. Kto nas jeszcze by chciał tu... Aha, mamy wojnę z dwoma frakcjami, ale obie są słabiutkie. Ta to nawet nie wiem, gdzie ona istnieje. Jeszcze by nie chcieli pokoju, co za... Tu coś jest... A nie, to banditen. Dobra. Dobrze, że Sun Ce jest taki lojalny. Czy my chcemy za impact, a nie agresji? Tak. Nie planuję was atakować tą... Kolejne frakcje. Jego nie lubimy, więc popieramy jego. Znaczy nie lubimy. No. To on nas nie lubi, ale to. Czy tu się coś wyburzyło? Dlaczego ja to wyburzałem, to ja nie wiem. Jakiś błąd. Po prostu. Popełniłem błąd. O, większość naszych miast wygląda całkiem przyzwoicie. No dobra, czyli teraz zmieniłeś zdanie i stwierdziłeś, że chciałbyś stąd uciec. Ale to nie zmienia faktu, że zginiesz. Jedynym problemem jest to, że te tereny nie mają tutaj za dobrych dróg i się tutaj bardzo wolno armie przemieszczają. No i to będzie jakiś tam sposób utrudnieniem, ale... Ruch czy regeneracja? Też bym w tym kierunku chciał pójść. Mamy 6 punktów. To mamy... No to by było dobre, ale to jest mega daleko, a na razie moglibyśmy mieć dwie fajne rzeczy dostępne, czyli jednak idę na szybszą regenerację na początku. No i kontynuujemy ten marsz. Zobaczymy, czy coś ciekawego się w ogóle wydarzy, czy to będzie już tylko marsz od miasta do miasta. Można by trochę rozdzielić ten pochód, bo w ten sposób troszkę, chociaż szybciej to pójdzie. A czemu tu się, no nie wiem, dlaczego ja tutaj część gubię, część się buduje, no właśnie.
Bajzel. Nie, no muszę to przejrzeć. Wiem, że to jest okropnie powolne, ale... to... Dobra, zróbmy to porządnie, bo takie robienie tego na pół gwizdka to potem... Połowę rzeczy nie zrobię i potem będę żałował. Nie to, żebym przegrał z tego powodu, bo mówię, bo to już jest wygrana. Trzeba by się było naprawdę postarać, bardzo postarać, żeby to przegrać. Ale niedługo też czeka nas przebudowa wszystkiego, bo będziemy wszędzie inwestować w nowe budynki do zwalczania korupcji, tak więc i tak nas tutaj trochę zmian czeka, czyli gdzieś za 5 tur. No dobrze. Tutaj czekamy, niech on odpowiada za utrzymanie tego frontu, za to ofensywa naszego kolegi no jest wspaniała, po prostu idzie jak w masło. Oczywiście mówię o Sunce. Nie napotyka praktycznie żadnych oporów. Kolejne pokoje. Ciekawe, czy istnieje szansa, żeby w pewnym momencie jego przyłączyć. Nie. Przecież, a można to łączyć nie tylko z żywnością, ale to tak nie działa dobrze. No bo my jesteśmy de facto z nim spokrewnieni. No tu już pojawia się coraz bardziej. Może w pewnym momencie dostęp wojskowy dajmy. Dajmy mu troszkę żarełka. To niewiele nas będzie kosztowało w sumie, żeby tutaj... Dwie sztuki jedzenia, a to chociaż wszyscy się zma... A, właśnie, no nie do końca, bo psujemy sobie w ten sposób tutaj relacje, co mnie nie cieszy. No nie ma opcji, żeby się z nami zjednoczyć. No tych bym chciał zjednoczyć albo dołączyć, ale to nie przejdzie póki co. No oby nas na koniec nie zdradził, no bo wtedy byśmy mieli na koniec problem. Dobra, idźmy na wyznaczone sobie cele, bo tak to nigdy nie zajmiemy. Oczywiście to jest po prostu resztka po poprzedniej bitwie, więc idziemy do przodu przez to de facto. Kolejny itemek, ciekawe co to jest, zaraz sprawdzimy. A, to do zasięgu ruchu, tak naprawdę to nic nadzwyczajnego. Co się stało naszemu liderowi? Kto go dziabnął? Oh my god. Nie no. Zaczynam się zastanawiać, czy nie robić pauzy w nagrywaniu, jak buduję wszystko. Ale z drugiej strony, no... Częścią gry jest oczywiście rozbudowywanie ekonomii. I to ważną, nawet... Uważam, że być może najważniejszą, bo... Tak długo, jak są zasoby finansowe, to praktycznie nawet... Przegrywając część bitew w polu, można wybrnąć z sytuacji i no, sobie poradzić. A jak nie ma pieniądzorków, no to jest
po zawodach. Gramy dosyć zachowawczo, czyli zachowujemy ogromne zasoby żywnościowe. Moglibyśmy w sumie część miast upgrade'ować i nad tym się poważnie zaczynam zastanawiać, bo w sumie zbieramy to żart nie do końca wiadomo na co. To jest też jakiś żarciowy budynek, czyli... Okej, okay, no wszystko się rozrasta. Oczywiście w ten sposób. Dobra, mamy tyle tych nadwyżek, więc... Może kilka tych najcenniejszych ekonomicznie budynków, inaczej regionów, upgrade'ujmy. Do levelu 9 powiedzmy i jednocześnie trzeba wtedy trochę podnieść to, bo nie wiem jak tam będzie ze szczęśliwością. To niech pójdzie na 8, to w sumie te gdzie mamy, czy warto naprawdę, dobra jeszcze tego i starczy. To jest pierwsze 5 najpotężniejszych finansowo miast, zobaczymy jak one... Ile żarcia pochłoną? Na pewno dużo właśnie, więc... Nie ma też co przesadzać. Czy on tu chce iść zaatakować? Ja nie rozumiem tego, przecież jest tak obity. Ją trzymamy jako rezerwę. Naprawdę, tempo co? A, kolejni się tutaj jednoczą. Oni się jednoczą tylko po to, żeby nam się przeciwstawić, ale i tak im to nic nie daje. No i pięknie. O krok bliżej do ich stolicy. Kolejne zapyziałe tereny. No dobra. Ty podejdź do tego punktu. O, i właśnie, ty masz objąć dowodzenie, oczywiście. Ty tu, a ty na wszelki wypadek zablokuj im drogę, żeby nie chcieli tego miasta odbić. I w ten sposób mamy wszystko przesunięte. Teraz na szczęście z tego co widzę jakoś tak strasznie dużo rzeczy się nie wybudowało. Co? To burzeli co my? Już my nic nie burzyliśmy. Nie wiem. Albo nie rozumiem tego co tu się dzieje, albo już nie wiem co oni tutaj odwalają. Ile tur do naszej walki z korupcją? 3 i potem jeszcze trzeba to wszystko będzie rozbudować. No nic. No oni tu ich zjadą z tego co widzę. No, a ty co zrobisz? Cofasz się. Chcemy oczywiście zająć go elegancko, całe terytorium, nie tam rajd na stolicę, po prostu... Zrobimy to tak jak ostatnio, czyli wszystko po kolei, prowincja po prowincji. Dałoby się coś tu popracować nad nimi, żeby do nas przystąpili. Dalej nic. Nie, nie przejdzie raczej. Przecież... A jak tu? Tutaj warto by było coś im może rozdać takiego mało wartościowego. O, na przykład to.
To zawsze się ucieszą, to poprawi nasze stosunki chwilowo. Dokładnie. Tak, żeby były stale powyżej zera. Tam, okej, okay. No co tutaj, czy oni tutaj będą się bronić w tym mieście, dobrze, dociągnijmy tą armię, będą dwie, tu oczywiście level, to jest administrator, ale i tak idziemy w ogniste tryb... coś mi na gardę siadło, dobra. W sumie może dajmy naszemu synowi na jeszcze się wykazać przed końcem wojny. Gdzie on tutaj jest? Miał level 4 czy 5, to mógłby nie. Żebym ja go w ogóle znalazł. To jest chyba on. Tak jest. Bardzo dobrze. Kogo lubisz? Lubisz jego, bardzo dobrze. Czyli już mamy dobrego łucznika do ekipy. Tu dajmy cztery takie piechoty. Tutaj dajmy szturmówkę. I kto będzie ostatni? Ktoś od kawalerii by się przydał teraz. Ale tu nikt specjalnie się nie nadaje. No ten... No, chyba, że wywalimy pana od łuczników, bo on w sumie jest zastępowalny. No, chyba, że weźmiemy ją. Nie wiem, kto to jest, ale... No, piąty level. O, albo ją. Ona w ogóle by się na żonę nadawała. Ma 19 lat i lubi naszego syna, więc... Jak najbardziej ją weźmiemy, dostanie to w sumie to i dwie takie, dobra, to jest Yan Tiang coś tam, drzewo genealogiczne, czy ja cię mogę... Zaręczyć z naszym synem? Mogę. Bardzo dobrze. Mamy też dwie córki, które można by było skoligacić z jakimiś co lepszymi generałami. Tylko są, ci co lepsi są już bardzo starzy, niestety. No, ale w sumie poczekajmy. Jeszcze też utrwaliłoby to nasze stosunki z nimi, ale... Ech, no dobra, my tu trzy armie, stać nas na to, wszystko zbudowaliśmy. Nie, dopiero, oh my god, zapomniałem, że dopiero to zaczynamy. Za jakie grzechy tyle, czy to tyle podbiliśmy, to teraz mamy, no. Życie. Im więcej terytoriów się ma, tym trzeba je więcej doglądać. Taka prawda. Też i tak w tej kampanii, którą robiłem po angielsku z Królową Bandytów, to dopiero, no bo tam praktycznie cały świat trzeba było zająć, bo no, nie mieliśmy żadnych przyjaciół, tak jak tutaj, którzy no, są mega przydatni, co by nie ukrywać. To wszystko idzie sprawnie. No nic. No i co zrobią ci z Liang? Przesuwają. Znaczy nie wiedzą, co zrobić. W sumie się im nie dziwię, bo też bym na ich miejscu nie wiedział, co zrobić. O ty dziadu. Psujesz nam gospodarkę. No. Łamiesz jakieś traktaty.
Co za dziadyga. Teraz gdzieś nas tu wywaliło. Czyli Sun Ren od razu z marszu bierze kolejne miasto. Co by miało te armię tu zatrzymać? Tak już mówiłem, nic. I oczywiście awans. Tu jest dużo do zajęcia. Będzie co robić. No i tu jest coraz więcej wrogich armii w jednym miejscu. Ta nie jest w najlepszym stanie. Czy tu jest już nocne bitwy? Nie mamy ciągle nocnych bitew. I tutaj też. No i to jest mały problem, przez który tych nocnych bitew nie ma. Gdybyśmy zaatakowali ją, to wszystko by tutaj nas oblazło zaraz. No taka jest prawda. Dobra, spróbujmy, co tu się stanie. No właśnie, nie podjęli walki, odskoczyli. No to jego też odskoczył. O, może teraz uda mi się go dokończyć tą armią. To by było dobre. Tak jest, to jest jakaś resztówka, która została rozbita, wpadając w zasadzkę naszej żony. Tam pod tym portowym miastem. Oni się wycofali bez regeneracji, z tego co widzę. No i tutaj dostali w papula. I teraz, mając w miarę wolną pozycję, mogę zająć to. No nic tu nie ma. Okupujemy. Ktoś do nas dołączył, bardzo fajnie. I ty pójdziesz tu jako opiekun, bo ten jest jeszcze nie do końca gotowy. O, ile tu jest rzeczy do zajęcia na dole. Dobrze, żeśmy to zauważyli, bo tutaj przynajmniej sobie pójdziemy po te wszystkie jedwabiki. Bardzo dobrze. I tutaj to pięknie. Czyli przynajmniej mamy jeszcze co zajmować. Nie ma jeszcze końca. Szybkość biegu własna świta oczywiście. Kolejna tura budowania. Ok, to miasto stało się numerem, znaczy levelem 9. I na razie widzę, że są wszyscy szczęśliwi, tak jak jest, więc niech tak zostanie. W ten sposób, tu nie chcę awansować, awansowało, dobra, na 5, awansowało, zostawiamy, chcę na razie nie zostanie jako 9, zobaczymy za jakiś czas, jak będzie z żywnością, czy coś się zmieni na plus lub na minus, na razie trochę tej żywności nam ubyło. O, i mamy tutaj nowe miasto. To wywalamy i to też wywalamy. Czyli tutaj będzie trzeba wszystko przebudować. Dobra. I za turę mamy... to będzie tura wielkich inwestycji. Następna. Bo wszędzie będziemy budować budynki do zwalczania korupcji. Nie mamy interesu w tym, bo przecież musimy wygrać tą kampanię, czyli musimy ich zniszczyć. Okej, tam jedna armia uciekła. Ta tu sobie stoi na wypadek, gdyby potrzeba było jakiejś niespodziewanej akcji podjęcia. Mamy jakąś ranną postać, ciekawe. I ty idziesz oczywiście na jedwabik. Nawet tu coś jest, co na nas czeka. W takim razie ty idziesz pomóc.
I tu gdzieś jest armia, której nie do końca wiemy, gdzie jest, więc... Warto by się było przyczaić. Na przykład tu i może będzie na któreś miasto chciał dziabnąć na szybko. Czyli tutaj tą małą, zabidzoną prowincję wchłaniamy. Ona może być całkiem dochodowa w przyszłości, oczywiście, jeśli się odpowiednio rozwinie. Bo tu mamy miasto, które może posiadać port, jeżeli się nie mylę. A prawie na pewno się nie mylę z tym. No dobra, i mamy tą technologię, co chcieliśmy. Czyli mamy możliwość tego. Moglibyśmy jeszcze administratora nawet gdzieś dorzucić, ale to może nie teraz. Chociaż zobaczymy. No i teraz to, co tygryski lubią najbardziej. Więc tak, to miasto nie ma miast przyległych, więc idziemy w to. Później najwyżej się to przebuduje. Za to wszystkie tutaj pozostałe lepiej iść w to, bo będzie po prostu efekt, nazwijmy to, skali. Jeżeli każde miasto, jedno obok drugiego, będzie miało możliwość... Nie chciałem tego ulepszać przecież. Oh my god, to jest tu. Tu niech zostanie na razie. Jak jedno miasto obok drugiego będzie przekazywało sobie te 20% zwalczania korupcji, to koniec końców, no będzie tej korupcji zdecydowanie mniej. A tu potrzebujemy trochę wojskowych, chociaż może budujmy po prostu świątynię, bo nie wiem, czy tam to wystarczy do utrzymania porządku. No i praktycznie w każdym jednym mieście trzeba to postawić. Nie wiem, mam tylko nadzieję, że się pieniądze szybciej nie skończą. Ale no, odłożyliśmy już 90 tysięcy. To się wybuduje szybko, bo z tego co widzę w 3 tury, nie sądziłem, że tak szybko się to wybuduje, ale tylko się cieszyć. Czemu tutaj? A, bo miasto mógłbym jeszcze upgrade'nąć. Tu w ogóle tego nie mamy. I to no, naprawdę powinno tą korupcję wreszcie trochę przetrzebić w naszym państwie. No, szybko schodzą te pieniążki. Oj, chyba nam nie starczy na przebudowanie wszystkiego, co byśmy mogli chcieć. Ale no, próbujemy, nie poddajemy się póki co. Może się uda. A, to jest ta... Nowe, zabidzone miasteczko, co dopiero się dostało pod nasze rządy. No, zostaliśmy jeszcze z 30 tysiącami. Ja się tu martwiłem, że nasza gospodarka nie wytrzyma. Widzę, że byłem pesymistą. Czyli wy pójdziecie tu. Dobra, wszystko się wydaje pod kontrolą. Nie, chcę zająć wszystko. Czy to byłoby zwycięstwo de facto, jakbym mi to teraz przejął, ale chcę zająć to elegancko do końca. Zresztą dopiero minęło mało mi. No nie, no oni się nie lubią, więc nie będę tego robił w ten sposób. Bardzo dobrze, jeszcze raz. No, chciałbym, żeby oni się do nas przyłączyli. To by było coś, bo to jest. Coraz bliżej na to, żeby oni się. Stali tutaj częścią naszego sojuszu. Czyli tak, ty idziesz na to miasto. To jest jakaś kwestia 10 tur, zanim zajmiemy naprawdę już wszystko, co się da zająć. Oh my god, dobra. Zacznijmy od tego.
Ostatnio jeszcze nie zaczęliśmy budować we wszystkich miastach, gdzie byśmy powinni. Ale już i tak jesteśmy bliżej niż dalej. Dobra. Z żywnością widzę, że nie przesadziliśmy. Z tego co widzę, wytrzymali to dodatkowe obciążenie żywnościowe. No tutaj jest, powinni być szczęśliwi, nawet jak dojdzie do tych milionów czterech. No dobra, czyli oni uciekli. No chcę, żeby on się rozwijał, tak więc będę go tutaj wykorzystywał. Jak mówię, w końcu to jest następca tronu, więc powinien umieć sobie powalczyć. Mógłbym też ją przesłać tutaj, żeby mieć więcej sił, ale nie sądzę, że jest to niezbędne. On niech goni za nimi tutaj. Och, i ją nie ma jak dopaść, ale ona chyba raczej niczego nie będzie już w stanie zająć, czy jej się to podoba, czy nie. Tak więc ty możesz pójść na kolejny jedwab, bo jedwab to coś, albo nie, na koniki, o. Na jedwab pójdą ci dwaj stąd od razu. Tu już nie ma ruchu, lecimy. No nie rób tego, bo tak za... Nie chcę się tego kończyć. Na razie nie. Nie wiem, jak na to by zareagował nasz główny sojusznik. Nie chce ryzykować. A liczę, że teraz może uda mi się ich namówić na raczej intelektualista niż wojownik. Okej, okay. I to bym był naprawdę zadowolony, gdyby udało mi się... Ach, nic z tego. Uf. A nie można tego jakoś połączyć z czymś? Nie, nie można tego wesprzeć żadnym innym... Żadną inną metodą. A gdybym chciał go zwasalizować? Nie. No mógłbym w sumie... To nie przejdzie. A jakbym dał ultimatum? A nie, to może tylko mogę wojnę wołać w ten sposób, a nic więcej dobrego. No nic. No nic, no dobra, no nic tam nie zostaje, po prostu robimy swoje, zajmując prowincję po prowincji. No jestem ciekaw, jak duży będzie przyrost dochodów, gdy zbudują się te wszystkie budynki zwalczające korupcję i o ile rzeczywiście ta korupcja spadnie, tak powiedzmy globalnie. No dobra. Ty popłyń rzeką i od razu już będziesz łapała przyczółki tutaj i otworzył drogę na ich stolicę. No tu się za nią poganiam trochę. Tu jakaś armia się nam podstawiła. Ale to po kolei. Ty idź na koniki. No dobra, wydaje się, że ofensywa trwa i to bardzo sprawnie. Kolejny upgrade. I czy uda nam się tą armię dopaść? Uda. A nim
Też, ale nie, nim się nie uda, tylko nim się uda. Więc zbudujmy najpierw wszystko, a na końcu sobie zróbmy tej tury bitwę. Przynajmniej będziemy jakąś mieli godną uwagi w tej kampanii. Chyba pierwszą godną uwagi, jak mi się wydaje, przynajmniej na pierwszy rzut oka. To w ten sposób. O, jakie to są zabiedzone miasta. Zostało mu tu, no nic mu nie zostało, aż mi go szkoda. Tak się dał złoić, w sumie ona niech płynie tutaj szybciej. I tak raczej nikt jej nie zagrozi po drodze, więc... Możemy tak zrobić. Ty młody, pójdziesz tu i się zobozujesz. A ty pójdziesz dziabnąć jego. I tutaj warto zrobić bitwę, bo to jest nieznaczne zwycięstwo. Myślę, że już lepszej bitwy w tym odcinku nie będziemy mieli, więc zróbmy chociaż taką. Zawsze coś. Okej, to mamy tutaj bardzo ładną, elegancką bitwę. Oczywiście bardzo łatwą do wygrania, którą byśmy i tak wygrali na auto, ale... Jak mówiłem, lepszych bitew już nie będziemy mieli. Nie przy takiej przewadze, jaką sobie wytworzyliśmy. W ten sposób, no leci do nas. Lecą kawalerie na jednym skrzydle, ale tu mamy rzeczkę. Więc będzie miał utrudnioną szarżę. Tam się po prostu guzdra na drugim froncie. Nawet nie będę chyba na niego czekał, po prostu mu go przywitam. Chociaż to są ci łupieżcy, to jest naprawdę fajna... Fajna jazda, ale no w tej sytuacji są bez szans. Przybili się tutaj na skrzydle, gdzie trafili nie dość, że na generała, no to jeszcze na ciężką piechotę dodatkowo. No trochę ich tu znosi, widzę, w tym kierunku. Chcą walki, wow, pięknie. Niech się nasz wódz wykaże. Nie wiem z kim, kto to jest ta panna, ale nie zakładam, że miałby to być jakiś przeciwnik, który by nas powalił nagle. No tu się wydaje, że ich odepchnęliśmy, chociaż będą wracać, bo większość tych jednostek przetrwała niestety. No a tutaj tak jak myślałem, po prostu... Nasz generał wygrywa, jeszcze użyjmy potężnego uderzenia. Oh my god. Nas killają prawie miał. Tak jest. Stać, nie ma sensu tutaj wchodzić w głąb terytorium przeciwnika. Wszystko strzela, oh my god, jakie to jest łatwe zwycięstwo. A też warto dodać, że my tak specjalnie nie mamy jakoś technologii wojskowych rozwiniętych i te jednostki są dosyć podstawowe, więc po prostu doświadczenie jednostek plus no, ich słabość. No i generałowie, no mamy generałów naprawdę lepszych. To nawet bez dwóch zdań. Więc... O, pociski się nam jakoś skończyły wcześniej niż im. Trudno. W
sumie, żeby tego nie przeciągać, pośle na skrzydle naszą jazdę. To powinno ich trochę złamać. No i zobaczymy, jak to będzie. Dobra, no tu są jeszcze łucznicy. Bardzo dobrze. Okej, no tu się próbują przebić. Ściągnijmy naszą jazdę z drugim generałem. Nawet, a w sumie niech coś zrobi. Tu się zebrali topornicy. I to ci lepsi, bo to są ich unikatowi związani z tą właśnie nacją stepowo zachodnią, czy zachodnią z punktu widzenia oczywiście Chin, bo to jest obrońcy, powiedzmy, tej szlaku jedwabnego, co są te jednostki chyba. No i dobra, kolejne zwycięstwo po tej bitwie, raczej już, o, zdobyliśmy co nieco. Raczej już oni nam nie zagrożą, ta armia nie będzie w stanie niczego zdobyć. Będzie musiała się gdzieś wycofać, żeby się zregenerować. Co damy jemu? Dobra, w to. Też. To też jest fajne, bo to jest bonus do całej jazdy uderzeniowej. Okej. Oczywiście. Najlepiej by było ją zatrudnić. I co teraz się stało? Okej, bo nie wiem, czy to nie była żona naszego syna. To chyba była. Chociaż nie, to jest kto? Może? Nie wiem. No dalej jest w armii, nie zdradziła. Trudno powiedzieć, co tu się wydarzyło. Wow, czyli zadziałało nasze zwalczanie korupcji. Przyjrzyjmy się dochodom teraz. No tu jest 5%, ale już gdzie indziej korupcja praktycznie nie istnieje. Super. Czyli osiągnęliśmy nasz cel likwidacji problemu korupcji. I ją możemy tutaj na strzała mieć. Bardzo dobrze. O, nas się przyłączy. Cofnij się, przynajmniej się zregenerujesz. Idziesz tu. Płyniesz tu, bo tu są jeszcze trzy miasta po drugiej stronie rzeki, które można zająć. Regeneracja czy... Nie, własna świta, niech będzie miała bonusy większe. O, i mamy jakiegoś kucyka lepszego. Specjalnie żaden się jej nie nadaje. Jemu możemy dać tego, chociaż... Właśnie, jemu możemy co nieco dać, bo mamy tutaj... Powiedzmy jego... O, i mamy to przyzwoite. W sumie nie jest źle. No dobra, co tu jeszcze możemy zrobić? Pytanie, czy w ogóle warto to dalej ciągnąć, czy może
Naprawdę to zakończyć już tutaj, podbijając wszystko, co zostało tutaj jeszcze w tej turze. Oczywiście idziemy naprzód. Jeszcze coś żeśmy zdobyli na koniec. Ale on jest twardy, nie chce się nam poddać. Co jeszcze tu można by było zrobić? No jeszcze z tym raz spróbujemy. No powoli idzie, kiedyś pewno by się zgodził, ale chcesz mówię ciągnąć tę kampanię tylko po to, żeby go dołączyć, to też jest trochę bez sensu. No ci są twardzi, nie... Naprawdę. No dobra, on nie ma nic. Dobra, myślę, że nie ma sensu. To będziemy po prostu oddawać tur i wygrywać bitwy na auto. Tak więc żądamy od niego kapitulacji. I tym samym kończymy chyba. Nie mogą wiecznie znosić chaosu ludzkich aspiracji. Cnota poprowadziła Liu Beja. Jego bracia nie ustąpili. Dotrzymał słowa i obronił swój lud, a oni biwatowali na jego cześć. Wola niebios została objawiona. Podzielone cesarstwo musi się zjednoczyć. Pod wodzą cesarza, któremu władzę nadały niebiosa. Ta dynastia będzie rządzić wiecznie. No dobra, daliśmy radę to wygrać. Myślę, że nie ma sensu już dalej kontynuować. No, moglibyśmy w teorii jeszcze podbijać naszego sojusznika, no ale w sumie... Tu mamy, no, wszystko praktycznie, co powinniśmy mieć. Czyli to się do nas przyłączyło. On nawet już armii nie miał, czyli to była jego jedyna armia, która mu pozostała na chwilę obecną, która i tak byśmy ją odwołali, bo to... O, ten generał jest całkiem fajny i nawet młody. Może by się nadawał na męża dla której z naszych córek, jeżeli... Co? No dobra. A jeszcze sprawdzę, czy... Na koniec mógłbym ich przyłączyć teraz jako... Nie, nic się nie zmieniło. Czyli... Odnieśliśmy zwycięstwo. No może nie przejęliśmy całego świata, bo... Na południu mamy... potężnego sojusznika, który jest no, równy nam siłą, uważam. Ale no, zajęliśmy to, co było w założeniu do zajęcia. I na tym myślę, że skończymy. Tak więc dziękuję za uwagę i zapraszam na moje kolejne nagrania. Póki co chyba będę się skupiał na Warhammerze przez ten miesiąc, chociaż jeszcze nie podjąłem decyzji, bo w sumie rozgrywać wszystkie kampanie tylko w Warhammerze to się obawiam, że za jakiś czas się znudzę, ale zobaczymy. Żegnam i zapraszam do oglądania kolejnych nagrań.